W Legnickim Muzeum Miedzi wystawa, na którą wszyscy czekaliśmy, S3, droga S3 ekspresowa, to nie tylko droga w przyszłość, ale także w przeszłość. Tak jest. Dzisiaj właśnie wybraliśmy się w przeszłość drogą S3. Jesteśmy w Legnicy, gdzie prezentowane są najciekawsze stanowiska odkryte podczas badań wyprzedzających związaną z tą inwestycją, ponieważ każda taka duża inwestycja wymaga właśnie badań archeologicznych wcześniejszych, żeby bezpowrotnie nie zniszczyć tych stanowisk. I na odcinku właśnie tej S3 dolnośląskim wybitnie obrodziło stanowiska archeologiczne. My jesteśmy tutaj ze względu na to, że na naszym odcinku Jawor Bolków odkryto taką perełkę, jedno z największych tych stanowisk, to jest właśnie cmentarzysko w Paszowicach. Ogromne cmentarzysko, liczące w sumie stanowisko liczące ponad 1000 obiektów, z czego grobów ponad 500, i są to groby datowane i na epokę brązu, i na okres około początków XV wieku przed naszą erą. Mamy bardzo precyzyjne datowanie właśnie z jednego z zabytków i na dalszy ciąg epoki brązu, ale także na epokę żelaza, na wczesną epokę żelaza, a więc nowy metal, mnóstwo zabytków żelaznych, bardzo dużo ceramiki, no i taka największa ciekawostka, to co widać w tle, czyli ta ceramika malowana. Ponad 130 właśnie naczyń malowanych, fantastycznie zachowanych, dzięki którym możemy zobaczyć właśnie świat oczami tych ludzi, którzy żyli na tych terenach niemal 3000 lat temu. Postacie malowane, motywy geometryczne malowane, barwnikami czerwonymi, czarnymi, zachowane niemalże w takim stanie, jakby były niedawno, wczoraj namalowane. A czy są eksponaty, które nie trafiły do gablot, czekają jeszcze na światło dzienne? Tak, tych eksponatów jest, fragmentów ceramiki jest kilkadziesiąt tysięcy, jest 1500 całych naczyń zachowanych, kilkaset przedmiotów właśnie z metali, czyli z brązu, z żelaza, narzędzi, ozdób, mnóstwo naszyjników, pierścionków, bransolet, narzędzi, także fantastyczne, ciekawe bardzo przedmioty. Wiele eksponatów prezentowanych na wystawie w Muzeum Miedzi w Legnicy miało swoją premierę już wcześniej, w Jaworze. To prawda, ten znakomity zbiór naczyń, przedmiotów także z metalu, prezentowaliśmy przed 2 laty na wystawie czasowej w Muzeum Regionalnym w Jaworze. Wystawa pod tytułem Kiedy słońce było Bogiem, życie i śmierć nad Nysą szaloną. Taka ciekawa ekspozycja tych najnowszych odkryć, bardzo spektakularnych, z budowy S3 na odcinku Legnica-Bolków. Te zbiory trafiły na początku roku 2019, już zostały formalnie przekazane wieloletni depozyt do Muzeum Regionalnego w Jaworze i w przyszłym roku już planujemy prezentację bogatej wystawy, na której chcemy zaprezentować kontekst regionalny tego zespołu właśnie, który został wydobyty, oraz te najnowsze badania, także uzupełnione dzięki współpracy z instytutem naukowym nie tylko w Polsce, ale i za granicę. Wystawa Drogą S3 w przeszłość, odkrycia archeologiczne z lat 2015-2017 gości już od marca w Legnickim Muzeum, natomiast to są już jej ostatnie dni w naszej placówce. Zgromadzone tutaj zabytki, zarówno te z Paszowic, jak i z wielu innych stanowisk przebadanych w związku z budową drogi S3. Będzie można jeszcze zobaczyć przez kilka dni do 2 czerwca. Chcielibyśmy powiedzieć, że w związku z Dniem Dziecka 1 i 2 czerwca wstęp do naszego muzeum jest bezpłatny, także ci wszyscy, którzy by chcieli przyjechać z Jawora, zobaczyć skarby odkryte na cmentarzysku w Paszowicach, ale też inne zabytki z cmentarzy w Duninie, czy z innych stanowisk przebadanych przez archeologów na przestrzeni ostatnich lat. Będzie taka możliwość, także zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby nas jeszcze na ten weekend, pierwszy czerwcowy weekend, odwiedzić w naszym Muzeum w Legnicy. Thank you.